trwa rewitalizacja skwerów przy placu Michała Drzymały oraz u zbiegu ulic Wałowej, generała Władysława Sikorskiego i Komunardów. Oba zadania zostały zgłoszone i wybrane przez mieszkańców w ramach zeszłorocznej edycji budżetu obywatelskiego. Podjęto decyzję o kompleksowym remoncie tych placów, zwiększając koszty inwestycji. Na placu Drzymały zakończyły się prace związane z montażem urządzeń zabawowych i nawierzchni bezpiecznej na placach zabaw. Trwa montaż ogrodzenia, wykonano już także nowe oświetlenie. Na alejkach wewnątrz skweru pojawią się m.in. niedługo wiosenne nasadzenia. Całość dopełnią elementy małej architektury, ławki, kosze na odpady, stojaki rowerowe. Za parę tygodni oddamy do użytku kolejny odnowiony skwer w mieście przy placu Drzymały. Jeszcze prosimy o chwilę cierpliwości i najmłodsi bezpiecznie będą mogli się bawić na nowym placu, który objęty zostanie monitoringiem. Mamy nadzieję, że będzie to piękne miejsce, które chętnie będą odwiedzać mieszkańcy. Plac przy skrzyżowaniu ulic Wałowej, generała Władysława Sikorskiego i Komunardów będzie kolejnym miejscem przygotowanym m.in. z myślą o dzieciach. Plac przy skrzyżowaniu ulicy Wałowej, Sikorskiego i Komunardów. Tam pojawi się podłogowa fontanna, pojawią się nowe nasadzenia, ciekawe aranżacje parkowej przestrzeni, a to wszystko zacznie cieszyć oczy świdniczan już jesienią. Szacunkowy koszt wykonania powyższych prac wynosi około 745 tysięcy złotych.